Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Syberii. Wysiedliśmy w jakimś ośrodku i idziemy spotkać się z Heleńką. Kolejny telefon. Chyba już tak zawsze będziemy zaczynać, że jest telefon. Halo? Co ty sobie wyobrażasz, Kate? Chciałem świeżych informacji, chciałem wyników! Oczywiście, panie Marson, wszyscy chcemy. Szefunio. Tak naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety nie ma dalszych postępów. Kate, nie wydaje mi się, żebyś rozumiała powagę sytuacji. Universal Toys siedzą mi na karku i nie popuszczają. Nie mogę ich dłużej zwodzić. Stawiasz naszą firmę w dziwnej sytuacji. Bardzo mi przykro, ale kilka niepowodzeń spowodowało, że musiałam czasowo zmienić plany mojej misji. Panno Walker, stąpa pani po cienkiej linii. Nie muszę chyba powtarzać, że to sprawa o priorytecie klasy A. Numero uno, gorąca. Doprawdy, zdaję sobie z tego sprawę, panie Marson, ale proszę mi wierzyć, że robię wszystko, co w mojej mocy. Ta misja to nie jest bułka z masłem. Weź sobie wszystkie bułki i zjedz je, gdy wrócisz do domu. Gdy następnym razem zadzwonię, chcę usłyszeć coś konkretnego, coś pewnego. Chcę wyników, rozumiesz? Wyników! Tak, panie Marson. Spoko, ludzik. No nie wiem, my się staramy. Kurczę, o tu coś można robić. My kurczę, jeździmy. Ależ to piękne. Martwimy się, jeździmy, jakieś pociągi naprawiamy, a ten nam będzie mówił, że nic nie robimy. Przygub. Dobry dzień. Dzień dobry panu. Dzień dobry, madam. Witamy w hotelu Kronski. Nie wydaje mi się, aby pani robiła rezerwację, prawda? Ruski hotel. Cóż, nie szkodzi. Mamy kilka wolnych pokoi z widokiem na morze. Jak dotąd najlepszy, to... Tak naprawdę to nie miałam zamiaru zostawać w Aralbadzie. Rozumiem, więc tak to wygląda. W czym wobec tego mogę pomóc? Misja. Chciałabym spotkać się z kimś, kto tu mieszka. To bardzo niezręczne. Żaden z gości nie wspominał, że oczekuje kogoś. Nie może się pani zjawiać o tak. Mamy tu surowe zasady. Obecnie hotel nie jest tak otwarty na nieoczekiwane wizyty Magdy, Zofii czy Krystyny. Proszę, ja muszę z nią porozmawiać. To bardzo ważne. Gdyby to było ważne, mogła pani zadzwonić do hotelu. Ludzie przyjeżdżają tu wypocząć, uciec od świata, który nie kręci się teraz za dobrze. Nie będę jej już dłużej zatrzymywał. Miłego dnia, madam. Szczerze, gdybym mogła zadzwonić, zrobiłabym to, ale nie mogłam, więc proszę nadjąć troszeczkę zasady. Madam, w tym hotelu nie naginamy niczego dla nikogo. Z całym szacunkiem. No to nie. Proszę pana, czy mógłby mi pan pomóc? Przykro mi, madam, ale służę pomocą tylko gościom hotelowym. Cóż, pozwolę sobie powiedzieć, że pomagając mi, pomoże pan również jednemu z pańskich gości. Madam, nie pozwolę wodzić się za nos. Słyszy pani? Łaski, to o co możemy... Szkoda, że w pańskim hotelu nie ma zbyt wielu gości. Nasze dni chwały odeszły wraz z przeszłością. To wszystko. Czy to pana nie smuci? A powinno? Dawno temu spotkałem najwspanialszych z najlepszych. Teraz mam wspomnienie. Słodkie wspomnienia. Świetnie. Cóż, mimo wszystko dziękuję. Do usług, madam. Mhm. Nie mogę nic mu tu podpieprzyć. Nie chcę z nim rozmawiać, bo on nam tam za dużo nie pomoże. Mamy coś? Wódkę, no ale no, chyba go nie upijemy. Na dzień dobry. Tu mogę wejść. Tu chyba nie mogę. Coś bierzemy. Chyba tyle. Detergent. Nie,
Pomieszamy mu, nie wiem, wódkę z detergentem. Nie mam tu za wiele drzwi akcji. Drzwi są zamknięte. No wiem, że musisz się dostać. Nie mamy tutaj za wiele rzeczy, do których możemy się odnieść. Do niego, ale to jego to tam chrzanić. Co to robi? A to nie, ja nie chcę. Nie, nie. Co to do diabła jest? Dobra, nie, nie. Nie chciałam tego robić. Chciałam, że to jakiś pączek. I kawka obok. Przepraszam, że ponownie... Proszę nawet o tym nie myśleć. I tak wszystkie wejścia na teren hotelu są pozamykane. Dlaczego pan mi to mówi? Bez powodu. Tak sobie. Na wypadek, gdyby miała pani ochotę na wałęsanie i myszkowanie po kątach. Czasy się zmieniają, madam. I musieliśmy założyć system zabezpieczający. By trzymać się z dala od niechcianych gości, tak jak trzymamy się z dala od piachu i soli, jeśli wie pani, o co mi idzie. Tak? Oczywiście. Cóż, jeszcze raz dziękuję za ciepło i gościnność, które mi pan okazał. Sarkazm. Cóż, mimo wszystko dziękuję. Do usług, madam. Czyli tu nie mamy nic do interakcji. Wychodzimy sobie na zewnątrz. Mogę stąd wyjść? Tu coś mogę zrobić. Może wylejemy... O! Detergent? Zawsze chciałam takie coś zrobić. Wlać płyn do mycia. Do fontanny. Dobra, koleś. Nie żeby coś. Ale chyba ci trochę fontanna się spieniła. Siemano. Proszę pana. Znowu pani. Posuwa się pani za daleko. Ostrzegam jeszcze raz i... Ale co do diabła tam się dzieje? Dlaczego zawsze, gdy mam nawał roboty, przytrafiają się no, takie rzeczy? No, masz nawał roboty. Fuck you. Nie ma to jak zostawiać wszystkie dokumenty i wszystko. W sumie on wie, że my się tam chcemy dostać, więc trochę jest taki dziwny. Wcale się nie zorientował, że jesteśmy jedynymi ludźmi, jedynym człowiekiem, który się tu kręcił. Jak dla mnie spoko. Szukamy Heleny Romańskiej. Hans! No widzicie, był tu też. Helena Romański. Gość. Reszta dostępna. I nie wyjechała. Przyjazd. I przyjechała wtedy co Hans. Wow, jak tamtej pory tu siedzi? Wladimir. No dobra. To chyba nam to... Hotele. Jakiś numer. Otworzyliśmy sobie zamek, dobra. Tu chyba już nic. W takim razie idziemy do Helenki. W prawo czy w lewo? W lewo. Bardzo lubię muzykę w Syberii.
Witam. Dzień dobry, pani. Czy jest pan barmanem hotelowym? Nazywam się James, panienko. James, tak, barman, Tomasz Jeleniarz. Nie od razu, jak ktoś się nachla, to wiecie. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Jeśli można, panienko, byłbym wdzięczny, gdyby bardziej uważała pani na słowa, których używa. Szukam madam Romańskiej. Czy wiesz, gdzie ona jest? Od 15.30 do 16.40 madam Romański przebywa na molo. Herbata jest serwowana punktualnie o 5.00. Czy można się z nią spotkać? Jak pani sobie życzy, ale proszę uważać na słony wiatr. Dobra, to pójdę, idziemy już na molo. Do zobaczenia, James. Z przyjemnością znowu panią zobaczę. Dziękuję. Dobrze. No, za dużo osób tu nie ma. A syf jest totalny. A jakiś automacik? Okej. Okay. 4-cyfrowy kod. Zamknięte. Drzwi. Dobrze, nie mamy chyba nic, czym możemy się... To dostaliśmy tą broszurę. Jeszcze raz. Nie to. Tu dostaliśmy tą broszurę. Nie umiem się tym posługiwać. Ale tutaj jest długi numer. No to nie. To już nie. To idziemy szukać czegoś dalej. Co, to jest jedna sala i tyle? Nie, jest tu coś jeszcze. Kieliszek. Kogoś będziemy upijać. Swoją drogą, chciałabym mieć taką kurtkę, że wiecie, nawalam w nią ile wlezie. A tu ani tego nie widać. Wszystko ładnie. Tu jest coś. Bez sensu, zamknięte. Drzwi są z... A, prawie. O, tu jakieś szachy. No i to nie. Co ja mogę zrobić? Co ja zrobiłam? Co, wódki mogę tu dolać? Nie, nie wiem. Wykąpać się też nie chcę. Taka lipka. No ale powiem wam, z tym kodem to mnie trochę zmylili z tropu. Mimo że ja tu żadnego w sumie kodu nie mam. Chociaż czekajcie, jeszcze wejdę tu sobie do tego baru. Skorzystam z tej sterowni. A tu? Po co się przeciążać? No dobra, jak nie chcesz się przeciągać. Prawie przeciążać. Ej, stary, chciałabym wiedzieć, jaki jest kod do drzwi. Witam. Dzień dobry, pani. Czy możesz mnie zaprowadzić do Heleny Romańskiej? Nie o tej porze, proszę pani. Madame jest na końcu mola i patrzy na morze. Więc? Madam wie, że o tej porze roku nie wychodzę na molo. Moje mechanizmy psują się pod wpływem niszczącego działania soli i piasku. Proszę posłuchać. Może pani usłyszeć wiatr wiejący wzdłuż plaży i w stronę morza. Nazywamy to słonym wiatrem. Pewnego dnia doprowadzi nas do szaleństwa. Przestań. Tylko trochę poświęcenia. No to byś mi nie zostanę tutaj i przygotuję się na wypadek, gdyby madam mnie potrzebowała. Potrafi być nieprzewidywalna. Te jej gwałtowne zmiany nastroju.
No to co? Pójdę już. Do zobaczenia, James. Z przyjemnością znowu panią zobaczę. Co to za kod do tych drzwi? Na stołach nic nie ma. Przecież nie będę wciskała pierwszych lepszych. Pierwszego lepszego kodu. Chyba, że jeszcze raz pójdziemy tam do notatek. Do tego gościa, co tam mecz oglądał. I po prostu... A, on już tu przylazł. Chol... A nie, nie ma. Jeszcze sprząta. Świetnie. Dobrze, no to wiecie co, jeszcze raz tu popatrzę. No ale co tutaj jest? Co jest dziwne, bo na Helena Romańska jest karta dostępu. Kod rezydenta. I w sumie nie ma tu żadnego kodu. Wszyscy są na kod dostępu. Czy nie mogę wejść na... Wiecie, znaczy chyba, że wejdziemy... A tu jest Helena Romańska drugi raz. To jak, tu nie wyjechała i znowu przejechała? O nie, kamerka mi się wyładowała. Trudno. Tak, tak to jest. Kod jest 1270. Tudu. Ej, wyluzuj. Nie tak ostro, siostro. 1270. Cholera! Nie działa. Jak to nie działa? Tak jak przypuszczałam. Jak to? Chyba nie działa. Aha, a czemu nie działa na 1... No. 1270. Czemu nie działasz? Cholera. Cholera! Nie działa. Tak jak przypuszczałam. Świetnie. Naprawdę genialnie. Ej, a nie mogę sobie... Drzwi są zamknięte. Bo jedno mnie interesuje. Nie mogę sobie wziąć. Nie mogę sobie wyciąć tego przejścia. No nie wiem. No to co, jeszcze jest czyjś tam kod, który mogę użyć? Jak będę latać tam jest z powrotem z każdym kodem. No, moim zdaniem powinien to być kod, który jest aktywny, czyli jeżeli ktoś nie wyjechał jeszcze. A troszkę nie za bardzo tu jest ruch. Wyjazd. No to tu już Helenka. Tu jest dwóch ludzi, ale oni mają kartę dostępu. Przecież nie będę brała byle jakiego kodu. Troszkę bez sensu. No nie wiem, no. Dobra, dajmy, nie wiem, 1010. Jakiś Wladimir. Chyba, że jeszcze jest jakiś ten Wladimir Rybko. Jest jakiś Wladimir Rybko. Może ma jakiś stary kod. Nie. Dobra, 1010.
Chyba nie działa. Dlaczego nie działa? Ludzie, ogarnijcie się. Panie. Panie, czemu to nie działa? Witam. Dzień dobry, pani. Szukam madam Romańskiej. Dobra, od 15.30 do 16.40. Czy można... Jak pani sobie żyje? Czy możesz mnie zaprowadzić? Nie. Wie... Czy słyszałeś o Hansie Wolarbergu? To nazwisko nie jest mi obce. Naprawdę? Znasz Hansa Wolarberga? Tego nie mogę powiedzieć, proszę pani. Madame zabroniła mi rozmawiać o nim z kimkolwiek, a nawet wspominać jego imienia. Dlaczego? Nostalgia, smutek, terapia. Proszę sobie to nazwać, jak pani woli. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, dobrze? Madame byłaby zła, dowiedziawszy się, że wiem o tym, a teraz także i pani. Bez obaw, słowo harcerza. Jasne, jasne. Pójdę już. Do... Cholerka, no. Kompletnie nie wiem, co teraz robić. No, ani żywej duszy nie ma. O, jednak ktoś jest. Przepraszam, że przeszkadzam. Myślę, że mógłbym przebić się tędy moim hetmanem. Chyba, że... Widzę, że jednak przeszkadzam. A więc nie. Szach w dwóch posunięciach. Może jednak przycisnę go gońcem. Nie ma nic lepszego niż poparcie gońca. Jestem tu. W porządku. Nie będę panów dalej niepokoić. Co za... Mendy. Może wódkę na zgodę. Szczypce. Nic? Szklaneczki też nie chcesz? Może ciebie jeszcze spytam. No, gościu. Przepraszam, czy nie mógłby pan... Przyznaję, że jestem w kropce. Cóż za obrona. Prawdziwy dylemat. No świetnie. Gdyby któryś z panów zechciał... No, wszyscy mnie uwielbiają. Skoczek na prawo? O nie, odpowie mi tutaj wieżo. Okej, zrozumiałam. Wielkie dzięki. To chrzęsie. Będą mi łaskę robić. Co ja zrobiłam? Wyłączyłam to. No za dużo tam nie porobiłam. Ej, ale panowie. Ostatni raz się was pytam. Przepraszam. Przyznam. Gdyby... Nie, to okay. Samo. Nie chcą mi pomóc. Łaski bzy. Ale tu jest otwarte. To było otwarte? Nie pamiętam. Nie, to było zamknięte. No świetnie, naprawdę. Mamy chyba kartę dostępu. No genialnie. No super. 0968. Gdzie ty idziesz? No, bo mi sama zaczęła uciekać. Chyba tyle. 0968. Dobra, to już nie jestem w kropce. No i to mi się podoba. Wychodzimy. Co tu mamy? Coś do zebrania. Maskę? Serio? Aż tak słono jest? Kate Cyborg.